Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV i wiem co sobie myślicie, zastanawiacie się, ej, a dlaczego tutaj jest drugi odcinek dzisiejszego dnia, skoro zawsze o 10 są odcinki na tym kanale? Ponieważ stwierdziłem, że dzisiaj nagram dla was również pewien materiał rozrywkowy, no a jutro od rana wracamy oczywiście z progresją. Jesteśmy moi drodzy na stronie BetClick i dzisiaj postanowiłem postawić tasiemca na ligę turecką. Jak wiecie, na tym kanale jestem niepokonany, jeżeli chodzi o ligę turecką. Mam 100% skuteczności, a mamy akurat takie mecze, co zauważyłem przeglądając sobie typy na jutrzejsze spotkania, że stwierdziłem, że no aż szkoda nie spróbować swoich szans, nie postawić takiego tasiemca i zagrać takiego, wiecie, piłkarskiego jackpota związanego z ligą turecką. Więc mam nadzieję, że to wam się spodoba. No i zobaczymy, czy te 100% skuteczności dalej będzie trwało. Także wchodzimy sobie, moi drodzy, do ligi tureckiej. No i tak jak mówię, tutaj na razie nie pomyliłem się w żadnym meczu z tych, które do tej pory typowałem. Zobaczymy, jak będzie teraz. Nie obstawiam dzisiejszego spotkania o godzinie 17, bo to jest mecz, który zobaczycie, który już był w momencie, kiedy widzicie ten film, bo on prawdopodobnie pojawia się o godzinie 18, dlatego typujemy sobie jedynie mecze z dnia jutrzejszego, czyli z niedzieli oraz z poniedziałku. Zaczynamy od spotkania Karagumruku, przepraszam, z Ankarguchem. Nie będę chyba wymawiał tych wszystkich nazw, bo są one dosyć ciężkie, więc po prostu będę wam mówił moje typy. Jeżeli chodzi o to spotkanie, jak dla mnie zwycięstwo gospodarzy, są oni lepszą drużyną, są oni drużyną wyżej w tabeli. No i generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tą kolejkę, to tak jak już powiedziałem, naprawdę mamy wiele spotkań, gdzie moim zdaniem ten wynik jest dosyć pewny, gdzie nie bałbym się wrzucać tego nawet na kupon na progresję i dlatego postanowiłem przejść właśnie do takiej formy tasiemca i spróbować swoich szans. Jeżeli chodzi o drugie spotkanie, tutaj Hatayspor z Kayserispor'em, miałem nie wymawiać tych nazw, mimo wszystko je wymawiam, po raz kolejny zwycięstwo gospodarzy, bo jak nawet możecie zobaczyć po kursach, to zwykle gospodarze w tych meczach są faworytami, co dla mnie w lidze tureckiej jest bardzo ważne, ponieważ w lidze tureckiej mają miejsce również podróże z jednego końca kraju na drugi koniec kraju, są tam różne kwestie, jeżeli chodzi o po prostu to, na jakich się gra boiskach, jaka jest, co się dzieje odnośnie w danym rejonie kraju, no tutaj mowa głównie o tych miejscach bliżej na przykład Syrii, więc niektóre wyjazdy są trudniejsze, niektóre są łatwiejsze, a w tej kolejce, jak widzicie, to co mówię zresztą, większość gospodarzy to są faworyci danych spotkań. Dalej mamy najtrudniejszy mecz moim zdaniem do przewidzenia, czyli mecz, w którym Gençlerbirliği podejmuje Istanbul Başakşehir. Tutaj no generalnie rzecz biorąc klub, można powiedzieć, że klub Erdogana, który no jeszcze grał przecież w Lidze Mistrzów, który świetnie się tam prezentował, pokonał Manchester United, teraz w tej lidze tureckiej nie radzi sobie najlepiej. Oczywiście jest on obstawiany jako faworyt tego spotkania, natomiast ja mam bardzo mieszane uczucia co do tego meczu i powiem wam szczerze, że jeżeli miałbym grać tutaj piłkarskiego jackpota, to grałbym remis, bo uważam, że w tym spotkaniu padnie remis, ale z racji na to, że gramy dzisiaj po prostu tasiemca, to zrobię takie pół na pół, to znaczy nie będę obstawiał na Istanbul Başakşehir, bo wydaje mi się, że w tym meczu wcale ta drużyna nie wygra, chociaż oczywiście mogę się mylić. Postawię tutaj sobie podwójną szansę na zwycięstwo gospodarzy bądź remis. Oczywiście na normalnym kuponie tego meczu w ogóle bym nie brał, bo uważam, że on jest zbyt ryzykowny po prostu, żeby go grać, natomiast myślę, że tutaj będzie mała sensacja i po prostu zespół, no mówię, wiecie, w cudzysłowie zespół Erdogana, prawda, weźmie i to spotkanie, no po prostu albo przegra, albo zremisuje. Później mamy spotkanie Galatasaray z Sivasporem. Tutaj spotkanie, gdzie większość stawia na Galatasaray i ja również na nich postawię. Myślę, że ta drużyna wcale nie jest zespołem, który musi tutaj wygrać, co ciekawe, mimo że Galatasaray, jak wiecie, no jest bardzo wysoko w tabeli, ostatnio same zwycięstwa, pewniaczek praktycznie na wszystkich kuponach, ale zdarza się im również przegrać. I wcale tutaj nie uważam, żeby Sivasspor był zespołem, który nie jest w stanie wygrać tego spotkania. To jest zespół, który naprawdę ściągał wielokrotnie wielu ciekawych zawodników z różnych lig europejskich, no ale stawiamy sobie dzisiaj tasiemca, stawiamy sobie takiego jackpota, więc ja osobiście stawiam na zespół Galatasaray. Lecimy dalej do spotkań poniedziałkowych, no i zaczynamy od meczu Trabzonsporu z Alanyasporem. I tutaj też powiem szczerze, że dosyć mocno się zastanawiałem, tak patrzę jeszcze tutaj na swoje małe notatki, bo oczywiście takie musiałem sobie przygotować przed tak długim odcinkiem, jeżeli chodzi o liczbę meczy. No ale mimo wszystko po raz kolejny idę w to, o czym mówiłem, gospodarze są faworytami, gospodarze mają tutaj
mają tutaj atut własnego boiska. No i ja stawiam osobiście na Trabzonspor, chociaż to obok meczu właśnie jutrzejszego jest spotkanie, którego chyba najbardziej się boję, albo jest jednym z tych, których się po prostu najbardziej boję, bo wcale nie uważam, żeby Trabzonspor miał tutaj pewne zwycięstwo. No ale obstawiamy, próbujemy i zobaczymy, jak wyjdzie. W kolejnym meczu po raz kolejny postawimy, zresztą tutaj mogę już bardzo szybko przejść przez te zakłady, bo tutaj już będziemy stawiać po prostu na faworytów, zarówno w spotkaniu Antalyaspor z Kasim Pasą, jak i w spotkaniu Güspe z Erzurumsporem. No tutaj, jeżeli chodzi akurat o Erzurumspor, bardzo ciężka nazwa, tak jak mówię, ten język da się połamać przy tych nazwach. Jest to zespół z jakby z końca tabeli, jest on w strefie spadkowej obecnie, natomiast powiem szczerze, że w tym meczu jakby też mam takie przeczucie, że mogą dziać się różne rzeczy, boję się troszeczkę remisu. Güspe jest takim zespołem, który lubi czasami wykraść punkty czołówce tabeli, ale również lubi oddać je dołowi tabeli, więc no boję się, że będzie miało to miejsce w tym meczu, ale oczywiście próbujemy tego piłkarskiego jackpota ustrzelić. Więc stawiamy na gospodarzy, no i w spotkaniu Konyaspor z Fenerbahce po raz kolejny na zespół, który jest tutaj faworytem, Fenerbahce obstawiony. No i tak naprawdę ten kupon nie jest jakiś bardzo skomplikowany pod tym względem, że jak widzicie nie przewiduje wielu sensacji w tej lidze. Tak naprawdę jeżeli miałbym szukać małej sensacji, no to moim zdaniem jest to spotkanie oraz nie wiem co z tym spotkaniem Trabzonsporu z Alanyasporem. Tutaj powiem szczerze, też mi trochę śmierdzi remisem, tak nawet nie. Nie, dobra, zostawię. Zostawię na zwycięstwo Trabzonsporu, chociaż gdzieś tam ten remis mi chodzi po głowie. Natomiast niech będzie tak, jak jest. No i cóż, moi drodzy, stawiamy sobie na coś takiego 50 zł. Albo wiecie co, dobra, trochę mniej postawię, bo może trochę przesadziłem, ale postawimy sobie 30 zł na taką taśmę do wyjęcia z tego 4800 zł prawie, no 4700 w sumie na czysto, także idealnie 30 zł sobie postawimy, oczywiście niestety załapiemy się na dodatkowy podatek, no ale przy takich taśmach nie ma szans, żeby tego nie zrobić, a więc moi drodzy, stawiamy sobie ten zakład, postawiliśmy taśmca i mamy no prawie no 4700 zł tak naprawdę do wygrania na tym kuponie. A z racji, że dzisiaj jest jeszcze Fame MMA, to postawimy sobie drugi kuponik, o którym mówiłem na dzisiejszym moim filmie, na moim głównym kanale powiązanym z FIFA. A więc po pierwsze, postawimy sobie dzisiaj na zwycięstwo Sylwestra Wardęgi w starciu z Kacperem Błońskim. Jest to spotkanie, które będzie jednym z najciekawszych, jest to spotkanie, które będzie jednym z najbardziej, moim zdaniem, wyrównanych, ale jakby nie patrzeć, ja stawiam tutaj na Wardęgę, myślę, że wygra po prostu, mimo tego, że nie ma takiego doświadczenia w walkach Fame MMA. To miał odpowiedni czas na to, żeby się przygotować i jak dla mnie jest tutaj faworytem, no według kursów też, chociaż jak widzimy jest faworytem minimalnym. I drugie spotkanie, starcie można by było powiedzieć, jest między Arabem oraz Kizo. Tutaj wchodzimy sobie w konkretne typy i stawiamy na to, że Kizo wygra przez decyzję sędziów. Już o tym mówiłem, dlaczego tak myślę. Myślę dlatego, że po pierwsze jest to walka w stójce, gdzie Kizo moim zdaniem jest lepszy. Gdyby to było czyste MMA, no to stawiałbym prawdopodobnie na zwycięstwo Araba. Pewnie nawet wtedy właśnie nie przez decyzję, a przez może nawet knockdown. Natomiast w momencie, kiedy jest to walka w stójce, to Kizo moim zdaniem wypunktuje tutaj Araba. Nie powali go i nie uda mu się moim zdaniem wygrać tutaj przez knockout, natomiast jak najbardziej to zwycięstwo przez punkty, przez decyzję jest moim zdaniem najbardziej prawdopodobne. No i na to postawimy już sobie 50 zł, 180 do wyjęcia, a więc dzisiaj, moi drodzy, praktycznie 5000 do wygrania na naszych kuponach. Uda mi się jednak wygrać ten hajsik, do Fame MMA zobaczymy już jutro, natomiast jeżeli chodzi o mojego tasiemca, no to zobaczymy to we wtorkowym odcinku. Mam nadzieję, że tak. Tymczasem ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, zostawcie oczywiście łapkę w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić moich kolejnych typów i teraz już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie!